Witam w kolejnym jakimś filmie. Jak widać, znajomy sprzęt, znany i lubiany, przeze mnie serwisowany i się popsuł, kurwa, no patrzcie no. Pół roku temu był na serwisie i się wziął i popsuł, a dokładnie przestał gumę palić. Znaczy się, sprzęgiełko poszło. Tarcze się od wczoraj moczą. Tu mamy uszczeleczkę, docisk. Przekładki. Także obecny przebieg tego jest taki. Także co? Sprzęt jest ciepły, rozgrzany. Już stoi tu na podnośniku parę minut, ale ok. Można spuścić olej, podnieść go. No i bierzemy się za te sprzęgiełko. Co się dostać pod ten dekielek? Wydek zdemontować. Przedni. Set też trzeba będzie zdemontować, żeby był lepszy dostęp. Set, wydech, sygnał i wtedy będzie dostęp dobry do dekielka. Spuścimy i odkręcimy wszystko. Jest już przygotowane, tarcze namoczone od wczoraj, także myślę, że tam długo się z tym nie zejdzie. Także jak porozbieram, pokażę, co tu będzie. Aj, dobra, mamy wszystko rozebrane. Tak jak widać. I teraz tak, niech to tu trochę nasiąknie. I teraz tak, tarczki spalone wszystkie. I to tak dosyć mocno. Nie mierzyłem ich. Przykładki, ta jedna taka najgorsza, reszta wygląda całkiem fajnie. No ale i tak będziemy wymieniać wszystko, mniejszą większość. Docisk wiadomo, do wymiany. Olej widać, który ma może 500 km przejechane, może nie. Tak wygląda. Czyli no faktycznie to sprzęgiełko dało czadu. No to są tarczki o nowym oleju. To tutaj widać dno, a tym samym olejem było zalewane. No ale, ale też widać, że nasi tu byli. O, tu zostawiłem kawałek silikonu, już resztę wszystko dookoła poczyściłem. Ktoś już kiedyś tu grzebał, no ale to przy tych motocyklach miarę standard, bo te dociski w nich siadają. Te sprzęgła się często się uślizgują. Może ktoś szukał czegoś, bo wszystko wygląda na fabryczne. Także czyścimy wszystko i składamy. Dosyć ważna rzecz. Ta sprężynka tutaj protezą musi być. Ktoś wyjmie to, bo widziałem nieraz, że ktoś potrafił wyjąć tę sprężynkę. Później to sprzęgło jakoś tak dziwnie pracuje. To jest taka no sprężyna talerzowa. Również. I drugi temat po założeniu jednej tarczy, jednej przekładki. Ważny jest ten drucik, tutaj, który siedzi. Tam jest w tym roweczku. Też musi dobrze siedzieć w tych całych rowkach. Ten, no inaczej go się nie założy, ale ważne jest właśnie, żeby odpowiednio siedział. Także zakładamy to i montujemy resztę sprzęgła. I dobra, mamy wstępnie zmontowane. Teraz można wstępnie podokręcać. Delikatnie. Jest. I zostało kluczem dynamicznym z odpowiednim momentem. Mam klucz ustawiony, jakiś tam bieg był włożony. Teraz się delikatnie, bo to no, kurczę, jedno ręko to jest, a jest to też zaczyna być. Jedna ręka to taka ciężka ta robota, ale jest. Jeszcze poczekamy.
Dobra, mamy wstępnie zmontowane. Teraz można wstępnie podokręcać. Delikatnie. Jest. I zostało kluczem dynamicznym z odpowiednim momentem. Trzymam klucz ustawiony. Jakiś tam bieg był włożony. Delikatnie, bo to no, kurczę, jedno ręko to jest, a jest to też zaczyna być, to jeszcze jedno ręko, to taka ciężka ta robota. No ale jest. To jeszcze poczekamy. Jest. Proszę. Ta jedna, coś taka, mówię, no coś tak czułem. No, ktoś tylko kiedyś grzebał. Dobra, wymieniamy wszystkie śrubki na nowe. Jak tak. Mamy wszystko poczyszczone, odtłuszczone. Uszczeleczka jest. Tutaj w te miejsca łączeń karterów, jak są kartery łączone. Tej fabrycznie zdawane, ja też zawsze daję dosłownie po kropelce pasty. O, niech to będzie. Tutaj akurat jest fabrycznie uszczelka też z silikonem. I tutaj jeszcze dałem w tym miejscu, gdyż tu zaczyna w tym miejscu chrom nam schodzić. Silnie jest niby ok, ale niech tam ten chrom chociaż uszczelni. Zaczynam, oczyściłem to dobrze, wyskrobałem do żywego. No ale niech to będzie tak zabezpieczone, żeby się od góry jakaś tam woda nie dostawała, bo to jest u góry tutaj właśnie przy korku w lewu. No żeby właśnie się woda nie dostawała, bardziej nie siedziało, to też delikatnie wziąłem to silikonem. Także składamy, dokręcamy, zalewamy olejem, będzie sprzęt skończony. I tak samo wszystkie te tutaj śrubeczki. Kluczem. I będzie fajnie. Dobra, pod tamte trzy muszę przegubik założyć mniejszy, krótszy klucz. No i dobra, zalewamy motocykl nowym olejem. Co z tego, że tamten miał mały przebieg, jak się to sprzęgło posypało, się cały czarny zrobił, smoła z niego, także zalewamy nowym i skończony będzie. Oczywiście filterek już też jest wymieniony. No i dobra, mamy jamaszkę skończoną. Tak jak było widać, sprzęgiełko kompletne. Z małym ząbkiem ze śrubkami, no niestety takie rzeczy bywają, dlatego trzeba wszystko sprawdzać po kilkukrotnie, najlepiej. Jest wszystko ok, wszystko ładnie działa. Ładnie reaguje, teraz naprawdę nie ślizga się, przejechałem nim parę kilometrów, zrobiłem. Jest wszystko w porządku. Kto się śmieje, chłopaki, kapora można palić teraz w motocyklu. Bo sprzęgło na to pozwoli, przebiegu. No tak, czyli tam ze 2 mile mu zrobiłem tutaj. I tyle. Także odstawiamy motocykl i bierzemy się za kolejny.